obracający się turbogenerator to znak, że hydroelektrownia właśnie produkuje energię. I tak już od 40 lat. Elektrownia szczytowo-pompowa w Żarnowcu to największa hydroelektrownia w Polsce. Od 1983 roku stanowi ważny element w krajowym systemie energetycznym. Obecnie elektrownie szczytowo-pompowe mogą pełnić funkcję magazynów energii. Są one wsparciem w czasie wzmożonych poborów energii, czyli w tzw. szczycie energetycznym. Żarnowiec w tych okresach potrafi w bardzo krótkim czasie wyprodukować nawet 700 MW energii elektrycznej, co stanowi zapotrzebowanie dla blisko 350 tysięcy gospodarstw domowych. Budowa tej elektrowni trwała 10 lat. Miejsce jej powstania poprzedziły liczne badania i analizy. Jednym z decydujących aspektów był wybór lokalizacji. Obiekt wykorzystuje do swojej pracy spiętrzone wody Jeziora Żarnowieckiego, który jest jej zbiornikiem dolnym, oraz sztucznie magazynowane w zbiorniku górnym powstałym na pobliskim płaskowyżu. Infrastruktura elektrowni spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa i jest regularnie modernizowana. Dzięki czemu jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w tej części Europy. By zapewnić sprawną i nieprzerwaną pracę elektrowni, potrzebni są specjaliści, osoby, które posiadają wiedzę oraz długoletnie doświadczenie w segmencie energetyki. To oni każdego dnia dbają, by elektrownia wodna Żarnowiec właściwie funkcjonowała i dostarczała energię w odpowiednich do tego momentach. PGE prowadzi w zielonej zmianie. Jednym z jej istotnych elementów jest produkcja energii z hydroelektrowni, takich jak ta w Żarnowcu.